Oj, mamy dzień trzeci. Właśnie wstaliśmy. Noc była taka dosyć chłodna. Zbieramy się, idziemy do Łeby, gdzie będziemy odpoczywać jeden dzień. Tak wygląda teraz poranek, z 6 rano. Marek się tam zbiera. Gdzieś w tle. Wieje wiaterek. No ale może nie będzie padać. Dobra, zbieramy się. Marek morsuje. Panie Marku. Namieprzają. Nie będzie widoku. Nie będzie nic. Jesteśmy już prawie przy Łebie, bardzo, bardzo nogi bolą. Już prawie 14 km przeszliśmy dzisiaj, jest godzina 12. No, zeszliśmy z plaży. Jesteśmy troszkę bardziej od strony jeziora, właśnie wychodzimy z Parku Narodowego. Stało może z kilometr. A Marek za mną. No i w takim miejscu sobie wynajęliśmy pokój. 140 zł. Ty goły, Marek? Prawie. No i co, panie Marku? Jesteśmy w Łebie. Jesteśmy. Pogoda ciepła dnia. Idziemy jeść. Idziemy jeść. Teraz miejsce moich wakacji z roku 99, czyli nic już tu nie zostało. Kiedyś były wagony, ja tam mieszkałem. Marek, ty coś byłeś tu kiedyś, jak były wagony? Nie. Marek nic nie wie na ten temat. Tam jest jeszcze wagon. Nie. Takie wagony były. A i tak jak mówiłem, nic tu nie ma. Nic nie zostało. Nie, no jest piękna wiata. Z dziecięcych wspomnień. Jest, jest piękna wiata. No ale ja jej nie pamiętam. Okay. I dworzec w Łebie. Zobacz, Marku, idziemy na lody, nad morze. Tak, na włoskie. Jak tam, Marek, lód smakuje? Good. Thank you.
zapytam, panie Marku, chyba najlepszy moment wyprawy. Nie ma już żadnych potrzeb. Najlepszy był wczoraj. Wczoraj kiedy? Wieczorem. Jedyne potrzeby było piwo, ale to nie było, ale za to dużo innych potrzeb zostało spełnionych.